Szukałem tego monitora przez 3 lata. To jest kineskopowy CTX. W końcu go dostałem. Zajrzyjmy do środka. Cześć, z tej strony Andrzej. Nagrywam ten filmik trochę jako przestrogę, jak nie pakować paczek. Ponieważ mój monitor przyszedł dokładnie w takim stanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, szukałem tego monitora od 3 lat. Szukałem dokładnie tego egzemplarza, ze względu na to, że przy moim pierwszym komputerze właśnie ten monitor był moim pierwszym monitorem i podstawowym monitorem. Gdy tylko zauważyłem, że na OLX-ie ma go jeden ze sprzedawców, co prawda ze Śląska, ale w stanie idealnym, jeszcze z naklejkami tutaj, to byłem przeszczęśliwy. Oczywiście od razu napisałem do sprzedawcy, zapytałem, czy jest możliwość wysyłki, dogadaliśmy się na kuriera i oczywiście od razu zadzwoniłem do niego, żeby wyjaśnić krok po kroku, jak powinien zapakować taki monitor. Ze względu na to, że to jest monitor kineskopowy, no to chyba wyobrażacie sobie, co może się stać, jak ktoś rzuci tą paczką. Sprzedawca powiedział, że oczywiście wie, jak zapakować taki monitor, zapakowałby dokładnie tak jak dla siebie. No i widzicie, jaki jest tego efekt. Zapraszam Was na krótką prezentację, jak nie pakować paczek. Chodźcie. Więc tak, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, od czego zacząć. Zobaczcie, to jest profesjonalne zabezpieczenie monitora. Jedyne, co przetrwało, to chyba ta stopka. Co sprzedawca zrobił? Możesz tutaj podejść, moja kamerzystko, i pokazać. To jest zabezpieczenie monitora. Ścinki, wszędzie plastik, a teraz sobie wyobraźmy, co się dzieje, jak taka paczka upada, albo inna paczka na drugą. Pójdzie! Właśnie to. Z tego monitora nic już nie będzie, wątpię, żeby w ogóle działał, ale patrzcie, jak dostał. Tak się nie pakuje paczek. Nawet tu jest obudowa popękana. Monitor na śmietnik, a był taki piękny. Wszystko w nim się rusza. To jeszcze podniosę ten monitor i zobaczymy, jak wygląda dół tej paczki. Proszę. Profesjonalne zabezpieczenie monitora, tak jak dla siebie. Pogratulować! I oto właśnie efekt niepoprawnego zapakowania monitora. Tego typu sprzęty powinno się wysyłać przede wszystkim w oryginalnych opakowaniach, bo to jest najlepszy sposób na wysyłkę. Druga opcja to paleta, bo paletami nikt nie rzuca. Niestety w tym wypadku nie było ani pierwszej, ani drugiej opcji. I właśnie mamy taki efekt. To był piękny monitor, rzadko spotykany niestety, a wystarczyło parę godzin, aby doprowadzić go do takiego stanu. Aż przykro się na to patrzy. Ale zaraz zapytacie, co jeżeli nie mamy oryginalnego opakowania? Mimo wszystko ten monitor ma ponad 20 lat i rzadko kto trzyma oryginalne opakowanie od tego typu sprzętu. Jest też inna opcja, jeżeli nie ma palety oczywiście. Na przykład transport BlaBlaCarem. Można kupić miejsce i po prostu zamówić dojazd do takiego sprzedawcy, żeby odebrał paczkę. I to jest chyba najbezpieczniejsza opcja, jeżeli chodzi o transport tego typu sprzętu. Sam żałuję, że trochę nie pomyślałem o tym, bo monitor zapewne dojechałby w całości. Ja sam muszę uczyć się na własnych błędach i wiem, że kolejny raz nie powtórzy się taka akcja, przede wszystkim z monitorem kineskopowym. A wy uczcie się na moich błędach. Dzięki za oglądanie, do następnego.